Siemanko kochani, z tej strony Aki, witam was w kolejnym odcinku Silence the Whispered World 2 i gramy dalej naszą Reni. Ja nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim i myślimy, jak się pozbyć kwiatów. Wyrasta z żyrandola. I teraz tak. Tylko silny rycerz mógłby to otworzyć. Może spod. Można mieć nadzieję, że wziąłby się mały i potem na byś... Na pewno to otworzy. O, widzicie? No ale przejście nam zrobił, bo się już Reni tam zmieści. Chodź, Spotty. Potrzebuję cię na górze, więc musisz wejść. Patrz, Spot, umiem latać. Troszkę się boję. Teraz o to. O to chodziło. Drugi moment. Jeszcze idziemy na górę. Bo tak naprawdę teraz wykorzystam Spota jako zasłonę. Nie trafiłam. I na okno. Przepraszam, Spot. To potrwa chwilkę. Jak nim rzuciła, nie? Dobra. Teraz musimy tak naprawdę zejść na dół. I ja myślę, że trzeba tą okiennicę z tamtej strony po prostu przynieść. I teraz na górę. To jest podpisane słup, a ja przeczytałam siup sobie tak w głowie. Gdzie się podziały węże? To dziwne. Teraz widać szczeble prowadzą... Dziękuję, drogie węże. O, ależ tu... No, a nie lubię... No, a nie lubi, kiedy wieje. No nie, nie weźmiemy Spota. No, no się dostał tu po swojemu. Już się pomartwiłam, że nie wejdzie, bo przecież kwiatek jest. Działa. Spotty, ukryj się. Upewnij się, czy on mnie nie zauważy. Cicho. Bu! Nie, nie widzi. Jej! Widzisz, Spotty? Ale Spota już widzi. Tam. Musimy wymyślić. Wow, co za wspaniałe. O, bardzo gorąco. Witam, panie Czy czekasz? Może poszukasz tego w lawie? Może pójdźmy dalej i spróbujmy coś, żeby wrzucić do lawy, żeby on tam musiał wejść. A
ja wam, kochani, przypominam o łapkę w górę. Ktoś się zbliża. Niski, krótkie nogi. Wydaje się przyjaźnie nastawiony. Ralf, no daj spokój, odezwij się. Hej, czy jesteś jednym z kamiennych braci? Tyle o was słyszałam. Naprawdę? Jestem Ingo, a ten za mną to Ralf. Za tobą nikogo nie ma. Co? Nie. Sam zobacz. Oj. Skąd ty się tu wziąłeś? Masz rację. Co się z nim stało? Nie wiem, ale pomogę ci go znaleźć. Najpierw muszę znaleźć starego Janusa. Widziałeś go? Czy mówisz o tym siwowłosym, którego unosiło głową w dół jakieś skrzydlate stworzenie? Został zaniesiony na szczyt. O. Czyli już wiemy, że coś się złego stało. Musisz przejść przez kamienną bramę. Ralf będzie wiedział, jak ją otworzyć. Zawsze patrzy w tę stronę. Kiedy ostatnio widziałeś Ralfa? Widziałem? Nigdy. Zawsze był za mną. Słyszałem go ostatni raz, kiedy coś spadło z nieba i zatrzęsła się ziemia. I co powiedział? To brzmiało, jakby spadł. Już go lubię. O, a ja myślałem, że jest na mnie zły. Zaczekaj, ja postaram się odszukać Ralfa. Ten kamień jest połamany. Szkoda, że nie widziałaś zniszczeń dokonanych przez poszukiwacza. Dlaczego to zrobił? Chciał zniszczyć wszystkie kamienie. O, przepraszam was najmocniej. Chciał zniszczyć wszystkie kamienie jeżyne, kamienie modlitewne. Kwarc. Co za dziwne kwiaty. To kwarc. Jesteśmy dalekimi krewnymi. To nie jest kwiat. Nieźle. A mogę kawałek wziąć? Może dasz odłamać kawałek. Poszło. Czy właśnie odłamałaś kawałek kwarcu? Może? To źle? Nie przejmuj się, odrośnie. Naprawdę? Pewnie. Ta odrobina, którą zabrałaś, powinna odrosnąć za jakieś 1000, z góra 2000 lat. Czyli odrośnie. Ja bym wzięła jeszcze kawałek. To jest mocowanie kamienia, kamień modlitewny, kamień. Boję się, że tam nie doskoczy. W ten sposób nie sprowadzę tu Ralfa. No widzisz? Ten okropny krzak jest wyjątkowo kłujący. To poszukiwacz je porozrzucał, prawda? Tak, po długiej bitwie. No dobra, czyli tak, tam jest brama, tam jest mocowanie kamienia. Ja mam najpierw pomysł wrócić się po Spota, bo jego pomoc może wkrótce nam się tu przydać. Pewnie. Halo, Ralf? Zaczekaj, wkrótce cię wyciągnę. Niepotrzebna mi pomoc. I co z tego? Niech robi co chce. I tak ci pomogę. Prawdziwa ślina z... Chodź, Spotty. Dziwnie się zafiksował na ten kwarc. Gorzej, jeśli jest mu potrzebne, nie? Co u ciebie, Ralf? Wszystko. Myślisz, że poradzisz sobie z takim żarem? Troszeczkę się martwię o niego. Dobrze. Halo, jestem. I co? Chodź, i to, że cię muszę zabić. Nie nazywaj mnie Ralfi i nie pozwolę się nosić.
Jak mam cię zabrać na górę? Nie wiem, ale nie będzie noszenia. Kropka. Dobrze, to przyturlam cię. Znaczy, opa. Przecież się wzięłam do dołu. Uparty ośle. Co za uparty kawałek kamienia. A to tylko kamień. Co o tym sądzicie? Ralf, takiego jeszcze cię nie widziałem. Jesteś Ralf, prawda? Cicho, Ingo. To naprawdę ty. Dziękuję za pomoc. Jesteśmy ci wdzięczni. Nie przesadzaj. Przynajmniej tyle mogłam zrobić. Ingo powiedział, że wiesz, jak otworzyć drzwi. Musisz we właściwy sposób przekręcić kamienie. Ale na razie nie ma ich na miejscu. Jasne. Włożę je na miejsce i migiem otworzę drzwi. Coś w tym stylu. Czyli tak, tam jest jeden. O, jesteś taki wspaniały, Spotty. Ona go tym całym czystym skrótem nazywa, nie? Tym zdrobnieniem. Nie dam rady bez pomocy. Nie dam rady. To mam pomysł. Wracamy teraz do chłopaków. Mówimy im, że pozbyliśmy się poszukiwacza. I słuchamy, jak się brat będzie wkurzał. O, rany boskie. Ale jeszcze nie znalazłam Janusa. Musisz tylko Janusa wziąć. Smocza z... Lubię kwarcowe. Poszukiwacz musiał być wściekły. Jak naprawić te kamienie? Ślina tu na pewno nie wystarczy. Nie wiadomo. Wszystko zależy od śliny. No, wątpię się jak na... No nie, nie wiadomo. Wszystko zależy od śliny. To nie pomoże. Szkoda, że kamienie nie są zrobione ze śniegu. Wtedy wiedziałabym, co z nimi zrobić. Ale się uparła na to, nie? To jest na kamienie? Tak. Dajcie mi 2 sekundki. O, ja pierdzielę. Ralfi. Hmm? Z
Słyszałam, że jesteś jedynym kamieniem, który wie, jak ją otworzyć. Ogólnie by się przydało, żeby tak spot nam tutaj postawił się. O, jesteś taki wspaniały, Spotty. No już cholera jasna. Na podwyższenie. A teraz tak. Ponieważ ja nie dam. Wy kamienni bracia też mi nie pomożecie. Nawet nie macie rąk. Przykro mi. Nie mamy rąk. Za to dysponujemy czymś innym. Tajemnica? Tak. Tajemnica znana tylko kamieniom. Potężna tajemnica. Która daje nam niewiarygodną siłę. O rany, co to takiego? To tajemnica. Właśnie, Ralf, jaką tajemnicę masz na myśli? Magię pieśni kamieni. Piosenka? Przecież nie wolno nam jej śpiewać. Tak, ponieważ to tajemnica. Można ją śpiewać raz na 1000 lat i tylko w przypadku niebezpieczeństwa. Musi być śpiewana przez więcej niż jeden kamień. I nie zawsze działa. Sprawdza się tylko w przypadku kamieni młodszych niż te, które śpiewają. Jeśli ją zaśpiewamy, podniesiesz kamienie jednym palcem. Ale super! To na co jeszcze czekacie? Zacznijcie śpiewać! Zaczekaj! Daj nam chwilę! Do, re, mi, fa, sol! Chyba się szykują, nie? Do, re... Opa? W porządku. Możecie zacząć śpiewać. Ciekawi mnie, jak to będzie brzmieć. Do, re, mi, fa, sol. Kamienie, kamienie leżą tu lat wiele, wiele. Mimo, że są tu przez lata, lata. Wciąż pamiętają, jak latać, latać. I dlatego zatrzymują się. Ekstra. Świetnie wam poszło. Ach, dziękuję. Dziękuję. Mogli raz na 1000 lat, więc teraz... Szkoda, że kamienie nie są zrobione ze śniegu. Szkoda, że... Czy coś zrobisz z tym? To jest trochę Lipton, bo my musimy naprawić ten kamień, a tam się pozbyć jeżyn. Dajcie czadu! Stones, stones! A teraz zaśpiewali po angielsku. O, chwileczkę. Muszę to najpierw... Tylko czym? Naprawić. To mnie zastanawia, czym ja to mogę naprawić. Ona by mogła pomyśleć. Bo ja bym to tymi bąblami wtedy... Ja bym to tymi bąblami po prostu naprawiła. Zbyt gorące dla moich stóp. Ale jeszcze... Bo to jest coś w stylu smoły, widzę. To. I jakby tak wziąć trochę smoły i to skleić, to by się trzymało. Lubię kwarc. Nie, tu już nie mogę. Gdzieś się po prostu śpiewają. To tu trzeba... No
No kurde, bo nie wiem. Ten okropny krzak jest wyjątkowo kłujący. Zaraz, a jakby spod się napił lawy? Nie Spotty, jest zbyt gorące. Wow, jesteś smoczy Spot. I teraz się z tą lawą... Nie wiem, czemu pomyślałam, że to pomoże. Ale chyba tak to działa. I teraz Spot... Ognia smoczy Spocie! Teraz Spot niech weźmie tego. I jeszcze mam jeden pomysł. Żeby Spot się napił tych bańki. Ostatecznie spróbuję jeszcze raz ze smoczym Spotem. On jest po prostu aż creepy teraz z tymi żarzącymi ognistymi oczkami. Chodzi mi odnośnie żarzące Spot. Teraz ścisnąć i trzyma się. A jednak trzeba było to lawy wylać. Dajcie czadu! Kamienie! Kamienie! Nawet najmniejsze na ziemi! Na ziemi! Czas nie znaczy nic dla kamienia małego! Małego! I nic też dla kamienia wielkiego! Wielkiego! Kamienie są! Wieczne! Ekstra! Świetnie wam poszło! Ach, dziękuję! Dziękuję! Ale była mowa, że mogą zaśpiewać tylko raz na 1000 lat. Teraz śpiewają liczą 3 razy, nie? I ten... Dobrze, możecie zacząć śpiewać! Kamienie, kamienie, nie wznoszą się nad ziemię, lecz dziś raz ten jeden, jeden, mogą być tam na niebie. Na niebie! I zatrzymać się! Ekstra! Świetnie wam poszło! Ach, dziękuję! I teraz trzeba ogarnąć, jakie postawić, bo je trzeba teraz przekręcić. Nazywają nas The Stones. Hurra! Kamienie są na miejscu. Co teraz? Dobrze. Posłuchaj uważnie. To z lewej musisz przekręcić w prawo. Gdzie jest lewo? Która strona jest lewa? Ale to... Pierwszy raz w życiu chciałbym mieć ręce. Mógłbyś pokazać, Reni, gdzie jest lewa i prawa strona? Nie, mógłbym cię udusić. Pamiętasz, że nie mam gardła? No. Jak mam teraz przekręcić te kamienie? Dobrze, wypróbujmy coś. Dwunożni z Kalimaru opowiadali historię o otwieraniu portalu. Legenda jest jednocześnie zagadką wskazującą kolejność, w jakiej trzeba kręcić kamieniami. Mhm. Każdy cylinder coś przedstawia. Życie, śmierć lub sen. Rozumiesz? Tak jest. Mega. Dobra. Długo przed narodzinami tego świata żył pewien chłopiec. Od śmierci dzieliła go jedna myśl. Zły kamień. Długo od śmierci dzieliła go jedna myśl. W swoich koszmarach śnił o smokach, wywernach i innych potworach toczących ze... Nie wiem, czemu próbuję, że to tam. Nie. To będzie ten. W swoich koszmarach. To będzie ten.
Im bliżej był śmierci, tym walki były bardziej zacięte. Największym z potworów był pewien robak, który pożarł całą resztę. W tym momencie chłopiec obudził się. Okazało się, że nie jest w łóżku, tylko siedzi na tronie, a sam jest już dorosły. Wstał i poszedł popatrzeć na swoje królestwo. Swoim pięknem przerastało wszelkie wyobrażenia. Pełno tu było kryształowych jezior, potężnych gór i zaczarowanych lasów. Było to miejsce... Teraz mam pytanie, czy to jest środkowy, czy ten? Tak oto król nazwał swoje ziemię Silence. Tu jest śmierć. Tu jest życie. I teraz pytanie, czy to jest ten, czy ten. Bo to było ten. Już nie pamiętam. To próbuję. Ha, udało się. O nie, już się nie otworzy. Dlaczego? Co się stało? Pewnie się zacięły. Bo ten jeden jest pęknięty. Chociaż mam pomysł. Jakby się bokiem zmieścił. Tak, Spotty, świetnie ci idzie. Co za okropne magiczne drzwi. Ocal Jamusa i szybko wracaj. Będę... Prawdę mówiąc, liczyłam, że nam otworzy je się powiększając. No nie mówcie, że teraz będziemy jeszcze z potem grać. Jaka paskuda. Mamy szczęście, że to znalazłem. Niech to diabli. To naprawdę frustrujące. Zbierzemy naszych ludzi. A... Jakie nikczemności tym razem planuje fałszywa królowa? Może nie jesteś gąsienicą, tylko czymś innym, co przybrało jej wygląd. Słucham? Pomocy! Dlatego tu jesteś. Przysłała cię fałszywa królowa. Ze wszystkich poszukiwaczy w Silence, ty jesteś najgorszy. Pokaż mu, uwolnij się ze chwytu, pokaż mu, co to rządzi. Na wielkiego gracza. Kolejny dowód na istnienie boskiego zmiennokształtnego. Czy to była sztuczka? Co? Nie! Chciałbym uwierzyć, że możesz mi pomóc. Wiara jest ziarnem, z którego kiełkuje nadzieja. Człowieku, ja chcę już... Co zamierzasz? Fascynujące. Wydaje się, że nie znasz strachu. Bądź ze wszechmiar błogosławiony. Z jednej strony wychodzi na to, że z potem możemy zdobyć to, ale pobawimy się z potem już w następnym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie odcinka, zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału, a także wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienie na temat najnowszych filmów. Dodatkowo odsyłam was do moich innych serii z Wiedźmin 3 Dziki Gon oraz My Temat Poszja. Trzymajcie się, no i hej!